Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy, poprzedzający otwarcie pierwszej w tym tygodniu sesji na amerykańskim rynku akcji. Na początek krótkie podsumowanie jeszcze raz ostatniej sesji, czyli piątkowej. W piątek niewielkie spadki indeksów. Dow Jones stracił 0,37%, S&P 500 spadł o prawie o niecałe 0,5%, natomiast Nasdaq odnotował spadek rzędu 0,82%. Po dłuższym weekendzie inwestorzy powracają na Wall Street. Dzisiaj pierwsza w tym tygodniu sesja na amerykańskim rynku akcji. Przed otwarciem tej dzisiejszej sesji wtorkowej widzimy kontynuację spadków na rynku kontraktów terminowych. Dow Jones, kontrakty terminowe na indeks Dow Jones tracą 0,30% i o tyle samo spadają kontrakty terminowe na indeks S&P 500. Tak więc ten rynek kontraktów terminowych sugeruje nam, że raczej ten tydzień rozpocznie się trochę mniej optymistycznie, raczej będziemy obserwować tutaj kontynuację tego trendu spadkowego. Patrząc na rynek kontraktów terminowych, to sugerują nam właśnie kontrakty futures. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, dzisiaj raczej nie ma żadnych publikacji, które mogłyby specjalnie zainteresować inwestorów. Żadnych publikacji dla Stanów Zjednoczonych oczywiście, bo jeśli chodzi o gospodarki innych krajów, tutaj chociażby już za chwilę pojawi się raport na temat inflacji konsumenckiej w Kanadzie, gdzie rynek spodziewa się niewielkiego spadku tej inflacji z 3,4% do 3,3%. To jest oczywiście raport styczniowy i oprócz tego, no to tak naprawdę dzisiaj brak jakichś szczególnie istotnych publikacji makroekonomicznych. W tym tygodniu pod tym względem najważniejsza będzie środa i najważniejszy będzie też czwartek. Jutro bowiem pojawi się protokół z ostatniego posiedzenia Fed. Inwestorzy będą bacznie przyglądać się tej publikacji. Ostatnio inflacja okazała się wyższa niż się spodziewano, tak więc rynek jest ciekawy, co ten protokół z ostatniego posiedzenia Fed pokaże. Oprócz tego w czwartek też będzie tutaj istotny. Będziemy mieli sporo danych makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych. Z tych takich najważniejszych to między innymi publikacje, wstępne odczyty indeksów PMI dla sektorów usługowego i przemysłowego za luty. Przejdźmy już do spółek. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj dla Was przygotowałem, czyli BHP Group. Koncern wydobywczy odnotował w pierwszym półroczu roku obrotowego 2024 zysk powyżej oczekiwań. Spółka skorzystała na wyższych cenach rudy żelaza i pozytywnie patrzy też na rok kalendarzowy 2024. Stwierdziła, że najbardziej negatywny efekt inflacji jest już za nimi. I sytuacja gospodarcza powinna tutaj mieć pozytywny wpływ na branżę wydobywczą w 2024. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2024 przychody BHP wzrosły o 6%. Wyniki wspierały, tak jak już tutaj wspomniałem, wyższe ceny żelaza, ale też wyższe ceny miedzi. Natomiast częściowo te wyniki pociągnęły w dół niższe ceny węgla energetycznego. Bazowy zysk przypadający na akcjonariuszy wyniósł 6,6 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 6,42 miliardów. Spółka zadeklarowała 72 centy dywidendy na akcję, czyli trochę więcej niż się spodziewano, ale mniej niż rok temu. Dywidenda za pierwsze półrocze roku obrotowego 2023 wyniosła bowiem 90 centów na akcję. Rekomendacje dla BHP Group to 4 rekomendacje kupna, 5 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka, Bayer AG. Niemieckie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Bayer zapowiedziało dużą obniżkę dywidendy. Spółka poinformowała, że zmiana w jej polityce dywidendowej i ustalenie minimalnej ustawowo stawki na okres 3 lat jest podyktowane planami redukcji zadłużenia. Bayer zaproponuje zaledwie 11 eurocentów dywidendy na akcję za 2023 rok.
Jest to bardzo duża obniżka. Dla porównania, rok temu dywidenda wyniosła 2,40 euro na akcję, a rynek spodziewał się 1,92 euro dywidendy za ten miniony rok. CEO Bill Anderson oznajmił, że jednym z priorytetów jest obecnie redukcja długu oraz zwiększenie elastyczności biznesu i zmniejszenie tej dywidendy ma właśnie w tym pomóc. Rekomendacje dla Bayer AG, 9 rekomendacji kupna, 15 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, Toyota. Japońskie Ministerstwo Transportu przygotowuje się do podjęcia działań przeciwko Toyocie według doniesień agencji Nikkei. Powodem są oszustwa producenta w testach emisji spalin, a konsekwencje mogą uwzględniać nawet wycofanie certyfikatów dla niektórych typów silników. Sprawa dotyczy Toyota Industries, czyli największego na świecie producenta wózków widłowych. Spółka w styczniu przyznała się do manipulowania danymi z testów wydajności wielu modeli wózków widłowych oraz silników. Rekomendacje dla Toyota Motor, 2 rekomendacje kupna, 2 rekomendacje trzymaj, 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.